Bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję organizatorom za to szczególne zaproszenie, wzięcie udziału w drugim kongresie małżeństw. Nie bez znaczenia jest pytanie, dlaczego w czasie kongresu małżeństw dochodzi do głosu ksiądz, który nie żyje. Małżeństwo nie ma żony, nie ma dzieci, nie ma własnej rodziny. Jest to dziwny pomysł, żeby na kongres zaprosić takiego człowieka. Nie lepiej, żeby tak jak pan Jerzy i pani Irena, ludzie, którzy tyle lat żyją w małżeństwach, ten czas odbyli swoim doświadczeniem, swoją mądrością. Czy nie jest to jakiś błąd, jakieś nieporozumienie, taką osobę zapraszać, jeszcze księdza, który gdzieś przyjeżdża z daleka, z Opola, aby się podzielić doświadczeniem wytykającym życia małżonka, rodziny. Dobre pytanie. Jadąc wcześniej, często to pytanie sobie stawiam. Gdy byłem młodszym księdzem, pewnie to jest jakaś taka, taki przywilej okresu młodzieńczego. Wydawało mi się, że nie ma problemu. To wszystko jest takie proste, oczywiste i po prostu trzeba to przekazać. Jaka to trudność zrozumieć małżonków, powiedzieć coś małżonkom, taki troszkę niekontrolowany młodzieńczy narcyzm, któremu się wydaje, że wszystko wie, graniczący jakąś destrukcyjną przemądrzałością. Na szczęście Pan Bóg troszczy się o nasz rozum poprzez różne kryzysy. Taką przemądrzałość konfrontuje i uzdrawia. Był taki moment w moim życiu, że nie przyjąłbym takiego zaproszenia. Właśnie z tego powodu, co ja mam do powiedzenia małżonkom, czy nie ma w tym jakiejś przemądrzałości, lepiej słuchać małżonkom, czy do nich mówić. Więc był taki moment w moim życiu, kiedy poczułem się głęboko zrozumiany, przyjął kapłan jako ksiądz przez ludzi żyjących w małżeństwie. Bardzo wiele zawdzięczam wspólnotą małżeństwa, małżonków. Miałem głębokie poczucie, że ludzie mnie rozumieją jako księdza. Że mi pomogło. Wiele zawdzięczam. Miałem takie wrażenie może subiektywne, że często byłem bardziej zrozumiany przez osoby świeckie, przez ludzi żyjących w małżeństwie, niż przez swoich współbraci kapłanów. Oczywiście to jest głęboko subiektywne przeczucie. Za to zrozumienie i za to pomoc jest do dzisiaj bardzo wdzięczny i do dzisiaj to doświadczam. Towarzyszy od wielu rodzinom, małżeństwom. Pomyślałem sobie, jeżeli tak jest, jeżeli małżonkowie, rodziny potrafią dobrze zrozumieć życie księdza, to czy nie może być tak, że to działa odwrotnie, jeśli opieramy się na wzajemności, że ksiądz może zrozumieć małżonków. Jest to inne zrozumienie. I dlatego cenę, ponieważ z tego dystansu, z Bogu. Z Bogu widać lepiej, widać inaczej. Pewnie te zrozumienia się jakoś dopełniają. Zrozumienie księdza przez księdza i zrozumienie księdza przez małżonka i żony, męża, dzieci. Na odwrót, kiedy ludzie żyjący w małżeństwie rozumieją siebie i dzielą się swoim zrozumieniem i doświadczeniem małżeństwa. Ale też, gdy ktoś rozumie z Bogu, nie żyje w małżeństwie. Inne zrozumienie. Mam wrażenie, że one się podobno dopełniają i potrzebują. Jest to, mam wrażenie, jakiś wielki dar Boga. Sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa. I te dwie rzeczywistości muszą być bardzo blisko siebie, jeśli mają mieć sens. O wiele bliżej, niż nam się to wydaje. To bardzo wyraźnie wskazuje na to papież wspomniany już przez pana Grzybowskiego adwokacji Amoris Laetitia. To jest bardzo szczególny dokument. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego dokumentu nie czytali, aby zagłębić się w dużo tego tekstu.
bardzo poprawny teologicznie, głęboka teologia, nie tylko małżeństwa, jak będziemy mówić. Niezwykle cenny, poprawny biblijny, dużo inspirujący analiz, chociażby tego hymnu wspomnianego, hymnu o miłości się wypowiadał, dobra, głęboka biblijna analiza, ale także bardzo poprawny antropologicznie, psychologicznie. Mam wrażenie, że dobrze doradcy z kręgu terapeutów rodzinnych czy małżeńskich współdziałali w tworzeniu tego tekstu. Bardzo konkretne, cenne uwagi, zaskakujące dla nawet będących gdzieś poza kościołem terapeutów małżeńskich czy rodzinnych, jak są cenne uwagi zawarte, ukryte w wypowiedzi. Zachęcam, bardzo zachęcam do lektury, powolnej lektury tego tekstu. Jeżeli się ten tekst czyta szybko, może znużyć. Jeżeli się go trzeba powoli, zachwyci. Niektórzy mówią, że w tym tekście jest dużo kwestii oczywistych. Powiedziałbym Bogu dzięki. Jesteśmy jako chrześcijanie odpowiedzialni za to, co oczywiste w świecie. Może się mylę, ale mam takie wrażenie, że jest jakaś taka moda, jakiś taki trend, taki skrypt, który sobie dzisiaj często nie radzi z tym, co oczywiste. Ma jakąś taką szybką skłonność do podważania tego, co oczywiste. Najbardziej oczywiste prawdy są podważane. Tylko Bogu dzięki, jak coś jest oczywiste. Przecież dla wielu małżeństw i rodzin ta adhortacja przynosi ulgę, ponieważ można odnaleźć naprawdę spokój. No tak jest. To jest oczywiste. Często nie jest oczywiste to, co jest oczywiste. Wystarczy usiąść w gronie jakichś dobrze wykształconych, inteligentnych ludzi, żeby szybko podważyć to, co najbardziej oczywiste, dotyczące rodziny. Mamy na to wiele przykładów. Wiele ludzi dzisiaj pyta, no właściwie jak żyć? Co jest prawdą, a co nie? Co jest oczywiste, a co nie jest oczywiste? Dlatego to jest zadaniem chrześcijaństwa. Pokazać i ucieszyć się tym, że jest coś oczywiste. Ja się cieszę. Jak jest coś oczywistego, klękam, zapalam świecę, mówię nareszcie Bogu dzięki, że jest to oczywiste. Oby tak było. Niech tak zostanie. Także powtórzę to piękne zdanie, że jednym z naszych zadań jako chrześcijan w świecie jest pokazywanie i ochrona tego, co oczywiste. Bóg stał się człowiekiem po to, żeby wzmocnić to, co oczywiste, najbardziej oczywiste prawdy, które gdzieś w głębi serca czujemy, ale tak łatwo je zagłuszyć. Zagubioną inteligencją, rozumem, nieznanymi w nas skryptami, często destrukcyjnymi skryptami zachowań. Dzisiaj coraz więcej ludzi nosi w sobie bardzo głęboki skrypt, taką pozycję wyjściową człowieka nieszczęśliwego i człowieka destrukcyjnego. Tak jakby nieświadomie jego działanie zmierza do pogłębienia nieszczęścia czy destrukcji. Dlatego niszczy się rzeczy oczywiste, ponieważ one są jednym z założeń szczęścia. Troska o rzeczy oczywiste. Tylko Bogu dzięki, że w tej adhortacji znajdujemy rzeczy oczywiste. Czasami mam wrażenie, że nie tylko. Są rzeczy, które są bardzo nowe i odkrywcze i mogą stać się inspiracją dla naszego dalszego rozwoju. I w tej adhortacji, wracając do punktu wyjścia, czy tego związku pomiędzy sakramentem małżeństwa a kapłaństwem, istnieje bardzo głęboka myśl papieża, który pokazuje związek pomiędzy jednym a drugim sakramentem, że jest to ta sama miłość, jakoś pedagogicznie rozdzielona. Jest w tym jakaś cierpliwość i mądrość Boga, który tak to rozdzieli. Sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa, że musimy być bardzo blisko siebie, że oddzielenie tych dwóch rzeczywistości od siebie jakimś murem plebanijnym grozi obu stronom utratą tożsamości. Jest w tym jakiś głęboki pedagogiczny zamysł Boga, który realizuje się wtedy, kiedy jesteśmy bardzo blisko siebie. Zwróćcie Państwo uwagę, że gdy Chrystus rozpoczyna swoją publiczną działalność, chociażby w Ewangelii świętego Jana, pierwszy rozdział to jest prolog, powołanie uczniów, gdy to się dokonuje, natychmiast idzie do domu,
którym jest wesele. Wesele w Kanie Galilejskiej. Jest początek jego publicznej działalności. I tam siada przy stole, jest gościem, tam jest jego miejsce. Wchodzi do domu, gdzie jest, rodzi się rodzina. Rodzina, w słowie rodzina jest słowo rodzić się. To jest sanktuarium ludzkości. Tam się rodzą dzieci, tam się wychowuje dzieci przyszłych polityków, nauczycieli. Tam się rodzą piękne osobowości. To jest absolutne sanktuarium ludzkości. Rodzina. Wszystko jest podporządkowane temu sanktuarium. Do niego dąży. Bóg idzie do tego sanktuarium. Siada przy stole, tam gdzie się rodzi rodzina. Jeżeli ksiądz ma być ikoną Chrystusa, tak jak uczy Kościół, reprezentować Chrystusa, to jego miejsce właśnie jest tam, gdzie jego nauczyciel. Ksiądz jest sobą, kiedy siedzi przy stole w rodzinie. Wtedy jest najbardziej sobą. Nie na swojej plebanii. Wtedy nie jest u siebie. Ja jestem u siebie, kiedy ktoś z was mnie zaprosi, usiądę z wami przy stole, blisko rodziny. Jeżeli robię wszystko, co robię, robię dla rodziny, wtedy jestem u siebie. Ponieważ rodzina jest sanktuarium świata i sanktuarium Kościoła. Nie kapłaństwo. Kapłaństwo jest służebne. Służy temu. Ale w centrum jest rodzina. Papież pisze bardzo ciekawą tezę, że rodzina jest pełnią objawienia. To jest bardzo teologicznie mocne zdanie. Pełnia objawienia jest w rodzinie, ponieważ Chrystus tam idzie. Jeśli ja jako uczeń Jego idę za Nim, no to On idzie do rodziny. Idzie Pan Jezus nad Jordanu, ochrzcili Go tutaj i On idzie. Ja idę za Nim, no to nie przed Nim, to jest za Nim. I On idzie do Kany Galilejskiej z uczniami do rodziny. Tam jest Jego miejsce. Aby pokazać to, że rodzina, tam to sanktuarium bliskości nie będzie w pełni źródłem życia, jeśli Bóg nie będzie blisko. To Bóg musi być blisko, pełnia objawienia, ponieważ On tam poszedł. Będzie niepełna bez Niego. Zgaśnie, umrze. Jest jeszcze głębszy przykład w sensie pewnej symboliki, kiedy prorok Eliasz w Starym Testamencie idzie do domu wdowy Sarepty. Bardzo głęboki tekst. Ona nie ma męża, jest wdową. Nie mają co jeść. Syn choruje, grozi mu śmierć. I w tę pustkę tego domu wchodzi Eliasz, prorok Boży, jak ogień. To jest słowem Boga, jak pochodnia. To znaczy, nie, o to chodzi, nie poszedł po to, żeby zastąpić męża, czy ojca w sensie ścisłym, no bo to nie jest jego rola. Ale jest pokazane, że bez proroka Eliasza, bez tego, który reprezentuje tak wyraźnie obecność Boga, ta rodzina jest pusta, jakby brakuje w niej czegoś istotnego. Czegoś istotnego. Brakuje jedzenia, brakuje wielu potrzeb, dzieci sławną, owszem, syn nawet umiera. Uzdrowiony, wskrzeszony potem przez Eliasza w tej pięknej scenie. To jest bardzo głęboka scena, po dzień dzisiejszy aktualny, że bez doświadczenia Boga rodzina jest niedopełniona, gaśnie, czegoś brakuje, zabraknie jakiegoś wina, zabraknie czegoś istotnego, żeby żyć. Oczywiście można pić całe życie wodę. Oczywiście, że można przetrwać. Bóg da wodę, ale nie będzie już wina. A z drugiej strony kapłaństwo, gdyby nie poszło, gdyby prorok Eliasz, czy dzisiaj ksiądz, który jest, kontynuuje tę tradycję powinien proroczą, nie poszedł do rodziny, stracił swoją tożsamość. W najlepszym wypadku zdziwaczeje. Ponieważ my jesteśmy częścią, prorok Eliasz się odnalazł w tym domu. To jest jego miejsce. Jesteśmy kapłan, też jest człowiekiem więzi, to jest człowiekiem rodziny. Dlatego też nie, oddzielenie jest dla obu stron niebezpieczne. Sławnie rodzina i sławnie kapłaństwo. Po jakąś straszną patologię. Umiera coś, czegoś brakuje. Zabraknie wina, umrze dziecko. Zabraknie jedzenia, chleba i wody. Bardzo głęboka prawda i myślę dla nas, żeby to zrozumieć, tą głęboką więź. Skoro tutaj dzisiaj zaprosiliście na kongres księdza, więc uważam w tym sensie, że to jest dobry pomysł dla obu stron. I podsumowując ten wątek wykładu, trzymajmy się razem. Pożyteczne dla obu stron.
także dla księży. Słabnący poziom kapłanów wynika z tego, że czują się u siebie tylko na plebanii. To nie jest miejsce dla księdza. Miejsce księdza jest w rodzinie. Wszystko po tym, co się dokonuje w Ewangelii Janowej, spotkanie z Samarytanką, z Nikodemem, jest komentarzem do wesela w Kanie Galilejskiej. Dlaczego Nikodem nie jest na weselu? Dlaczego przychodzi nocą? Dlaczego siedzi w swoich ideach, a nie potrafi kochać? Dlaczego Samarytanka nie jest na weselu? Dlaczego się chowa przed ludźmi? Miała już kilku mężczyzn i żaden z nich nie był jej mężem. Co takiego jest w Samarytance, że nie potrafi kochać? Że nie potrafi stworzyć związku z mężczyzną? Ale wszystko jest podporządkowane tej pierwszej scenie. Uczta w Kanie Galilejskiej. Wszystkie uzdrowienia tych, którzy nie mogą chodzić, żeby mogli pójść na ucztę w Kanie Galilejskiej, żeby mogli stworzyć rodzinę, żeby to służyło rodzinie. Aż po ostatnią scenę, kiedy Chrystus na krzyżu mówi: oto matka twoja, oto syn twój. To są pojęcia rodzinne. Matka, syn, to są pojęcia rodzinne. Kościół ma stać się domem, ma inspirować rozwój rodziny, ma stać się jak rodzina, nie tylko w jakiejś teologicznej fikcji, ale w realności, żeby się ludzie czuli w Kościele jak w domu. To jest doświadczenie, to jest Kościół żywy i prawdziwy. Czuję się jak u siebie w domu. Kiedy ktoś mówi bracia i siostry, żeby to nie było gołosłowne słowo. Oto twoja matka, oto twój syn. Czyli też się kończy doświadczeniem rodzinnym. Kana Galilejska i końcówka Ewangelii Janowej, scena pod krzyżem, narodziny Kościoła jako domu, jako rodziny. Bardzo pięknie pokazuje też ten proces papież, mówiąc o tym promieniowaniu domu, o tym, że rodzina się nie może zamknąć w sobie, tylko musi promieniować doświadczeniem rodzinne, społeczeństwo, miejsca pracy, Kościół, Kościół jako rodzina. Aż po całą wieczność wierzymy, że cała wieczność będzie doświadczeniem domu, rodziny, communio sanctorum, na uczcie baranka, na weselu oblubieńca i oblubienicy. Wracając do tematu tego kongresu, do słowa cierpliwość. Miłość cierpliwa jest początek hymnu o miłości świętego Pawła. To Pan Jerzy Grzybowski dobrze pokazał to, że istnieją te dwie rzeczywistości, cierpliwość i niecierpliwość. Te dwa krzesła symbolizują te dwa pojęcia, cierpliwość i niecierpliwość. Niech tu będzie cierpliwość. Cóż to jest ta cierpliwość? Są dwie możliwości zdefiniowania tego słowa. Tradycyjna, która mówi, żeby poczekać. Oczywiście najbardziej znana definicja, gdy mówimy, bądź cierpliwy, znaczy poczekaj. Pomyśl, zastanów się, nie reaguj zbyt szybko. Bądź cierpliwy. Potrzeba czasu, cierpliwości. Tutaj papież mówi, że nawiązując do etymologii tego użytego przez świętego Pawła słowa, że cierpliwy to jest ktoś, kto nie idzie za takim destrukcyjnym impulsem. Destrukcyjnym impulsem, że mam jakąś myśl, jakieś uczucie, jakieś pragnienie i od razu wstaję i realizuję, ale to zmierza do destrukcji. To nie jest dobry impuls. Należało poczekać. To wymaga czasu. Co nagle, to po diable, jak się mówi w języku polskim. Nie? Taka cierpliwość, która nie idzie za szybko za impulsem, szczególnie takim impulsem właśnie destrukcyjnym, gniewem, ukaraniem kogoś. Dobrym przykładem jest powieść Andrzeja Szczypiowskiego, Msza za miasto Arras. W tych dniach możecie Państwo w Teatrze Narodowym w Warszawie zobaczyć sztukę teatralną w formie monodramy w wykonaniu pana Gajosa, właśnie w oparciu o tą przepiękną, głęboką powieść Andrzeja Szczypiorskiego, Msza za miasto Arras. Ci ludzie ulegają takim impulsom. Jakiś impuls, jakaś agresja, niepokój, lęk i dokonują rzeczy strasznych. Zabijają i niszczą część ludności żydowskiej, siebie nawzajem, kobiety podejrzane, jakieś czary, idą za impulsem, są niecierpliwi. To jest rdzeń tego słowa niecierpliwość. Cierpliwy to jest człowiek, który nie ulega takim impulsom. Tak jak mówił pan Grzybowski, myśli, skąd ten impuls,
gdzie jest jego źródło. Nie? Cierpliwość, nie idę za niezrozumiałym impulsem, który gdybym poszedł, to zmierza do destrukcji, tak jak doprowadzili ludzie w Aras do destrukcji miasta na wskutek swoich dziwnych, niezrozumiałych, często przenikniętych agresją, impulsów. To byłaby, to jest cierpliwość, to jest właśnie niecierpliwość. Idę szybko, reaguję szybko. Tutaj czekam, co to jest, jeżeli czuję, tym bardziej, jeżeli impuls jest negatywny, nie rozumiem go. Czuję, że może być destrukcyjny. Coś mi tu nie pasuje, nie wiem dokładnie skąd przychodzi. Nie jestem pewny, czy on będzie służył dobru, czy nie. Wtedy czekam cierpliwie. I tutaj niecierpliwość, gdy ten impuls się pojawia i ja reaguję, powodując zło, zachwianie jakiegoś procesu, nieszczęście, tak jak zachowanie Rady Miasta, Aras w powieści Andrzeja Szczepiowskiego. Cierpliwość, niecierpliwość. Oczywiście może być, i też pan Grzebowski powiedział to jako niecierpliwość na plus, że może być odwrotnie, że czasami trzeba pójść za impulsem, który uważam, że jest dobry i szybki. I wtedy ta cierpliwość byłaby błędem. Są takie momenty, kiedy trzeba rzeczywiście wstać i jest jakiś dobry impuls. Uważam, że jest to dobry impuls i reaguję niecierpliwie. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Tak jak spontanicznie i szybko zareagował Chrystus, gdy się pojawiła Samarytanka. Poszedł za dobrym impulsem, żeby z nią porozmawiać. To był moment. By poczekał, to ona by wzięła swoją wodę i poszła. Może szybciej by odeszła, zaniepokojona obecnością mężczyzny. Ona właśnie tam po to przyszła w środku dnia, żeby nikogo nie było. Chrystus reaguje szybko, impulsywnie, bo czuje, że to jest dobry pomysł. Nie zareagowanie niecierpliwie byłoby błędem. Są sytuacje, kiedy trzeba zareagować szybko. Poczekanie nie, to jest ta niecierpliwość na plus, o której mówi pan Grzybowski. I wtedy niecierpliwość może być na minus. A, poczekajmy. A, nie śpieszmy się. Może być to objaw tchórzostwa. Braku rozwoju. Czasami reagujemy, idziemy za impulsem. Idziemy szybko. Trzeba to dobrze odróżnić. Bardzo mi się podoba więc w tym kontekście ta analiza słowa cierpliwość, niecierpliwość, atrotacja, Amoris Laetitia, że w tym głębokim znaczeniu, kiedy mówimy miłość cierpliwa jest, to znaczy nie idzie za destrukcyjnym impulsem, który nie służy mojemu rozwojowi, nie służy budowaniu więzi, nie jest dobry, źle zrozumiany. W tym znaczeniu miłość Boga jest cierpliwa, w tym znaczeniu cierpliwości, która nie idzie za złym impulsem. Bóg potrafi czekać. Cały Stary Testament jest czekaniem Boga na człowieka. Księga Mądrości często opisuje Boga, który nie idzie za impulsem jakiegoś swojego gniewu, żeby szybko ludzi nie ukarać. Reagować destrukcyjnie. Doświadczamy często wielkiej cierpliwości Boga, który nie idzie za swoim porywem gniewu, ponieważ to nie służyłoby naszemu rozwojowi, naszemu szczęściu. Ale też doświadczamy Boga, który czasami potrafi pójść za swoim dobrym impulsem i nie być cierpliwym. Szybko reaguje, spontanicznie. W tej niecierpliwości na plus. Trzeba dobrze to odróżnić. Myślę, że dobrym jednym z dobrych śladów tego kongresu byłoby to umiejętność odróżnienia tej cierpliwości na plus od cierpliwości na minus, niecierpliwości na plus i niecierpliwości na minus. Kiedy, jak reagować? I to jest w życiu ważne. Że czasami musimy być rzeczywiście cierpliwi i czekać, ale czasami nie wolno czekać. Czekanie byłoby zdradą. Gdybyśmy byli w cudzysłowie cierpliwi, byłoby to, taka cierpliwość byłaby formą ukrycia swojego lęku, tchórzostwa, braku spontaniczności. Czy spontaniczność nie opiera się na takim właśnie szybkim pójściu za impulsem? Kiedy czuję, że on jest dobry, że on służy. Przecież byłoby nudne, gdyby to było wszystko takie cierpliwe. Potrzebujemy też spontaniczności, kreatywności w życiu. Szybkiej reakcji.
Podam jeszcze mały przykład. W związku z tym subtelnym rozróżnieniem różnych form cierpliwości, niecierpliwości. Niedawno w katedrze opolskiej miało miejsce takie wydarzenie. Katedra opolska, zacna budowla gotycka, ołtarz daleko od ludzi. Przy ołtarzu grupa księży koncelebrujących, msza wieczorna, nie za dużo ludzi w kościele. I nagle wtedy, kiedy kapłan mówi, przekaźcie sobie znak pokoju, z głębi katedry wyłania się mała dziewczynka, początek szkoły podstawowej, idzie przez całą nawę główną, samotnie, to dziecko, księża już zauważają, co się dzieje, idzie to dziecko przez nawę główną, podchodzi do ołtarza i przekazuje księżom znak pokoju. I wraca. Ludzie mówią, gdzie jest ta matka? Kto tu jest tą matką? Tego? Jak mogła sobie pozwolić? Nawet? Matka cała czerwona. Dziecko po mszy świętej upomina. Nie wolno tak robić. Co ty zrobiłaś? Jaki wstyd. Boże, uciekajmy z tego kościoła. Kto był niecierpliwy? A kto był cierpliwy? Jaka to była niecierpliwość, czy jaka to była cierpliwość? Dziecko zareagowało słusznie. Dlaczego nie może podejść do księży, którzy są jej braćmi, którzy ją kochają, to dziecko, którzy tyle mówią o miłości? Co zrobiło dziecko? Idąc oczywiście za swoim impulsem. To dziecko zareagowało bardzo w tym sensie niecierpliwie. Miało taką myśl. Niektóre księży znało przy ołtarzu. Znało te dzieci z katechezy. Więc przekażcie sobie znak pokoju. No to idzie za tym swoim impulsem, proszę bardzo. A ludzie zdziwieni za niecierpliwym zachowaniem dziecka. Jak to dziecko tak się mógł? To jest dobry przykład, żeby odróżnić, żeby też nie hamować dobrej, niecierpliwej spontaniczności, która się rodzi z takiej dobrej, nastrojonej naszej intuicji serca, że taka nieustanna cierpliwość, która każe czekać, przemyśleć wszystko, hamuje rozwój i spontaniczność. I to. Pewnie człowiek dojrzały wie. I kiedy zachować tą cierpliwość na plus, poczekać, kiedy zachować cierpliwość na plus, a kiedy zachować tą niecierpliwość na plus. Tak jak często Bóg nas zaskakuje swoją spontanicznością, szybką reakcją, której się nie spodziewamy, taką niecierpliwą. I ona jest słuszna. Niecierpliwość na plus. Boga i człowiek, mąż, który zaskoczy swoją żonę taką niecierpliwą, spontaniczną reakcją, szybką reakcją. Są bardzo subtelne rozróżnienia, ale zachęcam Państwa do pozostania też w swoich rozważaniach, także po tym kongresie, żeby nie było to wszystko takie czarno-białe, że tylko jest cierpliwość, albo tylko jest niecierpliwość. I że może być właśnie niecierpliwość na plus. I w miłości Boga wobec nas jest dużo takiej niecierpliwości na plus, kiedy Bóg reaguje spontanicznie, zaskakuje nas czasami, burzy nasz porządek, wydobywa z nas jakiegoś systemu zachowania, zaskakuje nas szybkością swojej reakcji, swojego impulsu, miłosnego impulsu, ten, który jest miłością. A z drugiej strony potrafi czekać. Oczywiście czekać, szanując nasz rozwój, nie idzie za nasze projekcji zbyt gwałtownym impulsem. No bo taka cierpliwość jest cechą wielkich ludzi. I to. W tych dwóch kontekstach, na plus i na minus. Ważne, bardzo subtelne, ale wydaje mi się ważne rozróżnienie. Im człowiek jest bardziej dojrzały, tym bardziej potrafi godzić pewne paradoksy. Nie mówi albo-albo. Albo taka cierpliwość, albo taka niecierpliwość. I to. Tylko trzeba mieć intuicję, kiedy. Im człowiek jest bardziej niedojrzały, tym mówi, zawsze trzeba być cierpliwym, spokojnie, żona, nie reagujmy gwałtownie. Słuchaj, może pójdziemy do kawiarni. Słuchaj, muszę to przemyśleć sobie, myśli tydzień, a do jakiej kawiarni, a tam, a ilu tam będzie ludzi, nie wiem, zadzwoń. Przecież to się można wykończyć z takim cierpliwym człowiekiem. To jest jakiś mechanizm, który utrudnia budowanie więzi. Czasami oczywiście trzeba wstać, bo idziemy, ryzykujemy, zobaczymy. Jakby nie będzie tam miejsca, pójdziemy gdzie indziej. A jak tam nie będzie miejsca, pójdziemy sobie do łazienek, do parku, na spacer. Można pójść za dobrym, jeżeli czuję, że impuls jest dobry. I nie ma ryzyka, że ten impuls zniszczy coś. Tak, szczególnie impulsy związane z agresją mogą być ryzykowne. Tak jest z naszym gniewem. My w naszej kulturze sobie źle radzimy
często z agresją i z gniewem. Te impulsy pod wpływem agresji i gniewu mogą być destrukcyjne. Być może tutaj, przy tych impulsach, potrzeba większej ostrożności i zastanowienia się. Są rzeczywistości, wobec których nie wolno być cierpliwym. Papież w tej adhortacji bardzo wyraźnie mówi, że wobec przemocy nie można być cierpliwym. Nie ma żadnej cierpliwości. Tam, gdzie jest przemoc, krzywda, tam nie ma cierpliwości, ogólnie mówiąc. Byłem kiedyś na takich zajęciach na temat przemocy, różnych form przemocy, i prowadząca, która była kobietą, jest kobietą bardzo cierpliwą jako terapeutka. Terapeuci muszą być ludźmi cierpliwymi. To jest część ich pracy. Ale tam, gdzie się pojawiła przemoc, także w naszych wypowiedziach, była bardzo niecierpliwa. Reagowała protestem, szybko, impulsywnie. Nie można tak. Na przemoc nie ma cierpliwości. I zresztą tę myśl potwierdza papież w swojej adhortacji Amoris Laetitia. Na arogancję, przemoc, krzywdę nie ma cierpliwości. Trzeba szybko reagować, żeby nie pozwolić na krzywdę. Są bardzo nieraz ukryte formy przemocy. Chciałbym, żeby nie troszkę zawężać, będę w następnych moich fragmentach, moich wypowiedzi zawężał te myśli do konkretnych już przykładów, wychodząc z tego prostego rozróżnienia cierpliwości i niecierpliwości Boga i człowieka. Wobec czego możemy być cierpliwi, wobec czego nie możemy być cierpliwi i musimy reagować szybko. Jest jedna kwestia, wobec której, która jednocześnie przeniknięta jest cierpliwością i potrzebuje cierpliwości, a z jednej strony wobec braku niej musimy być niecierpliwi. Mianowicie jest to kwestia rozumienia związku, relacji, także małżeńskiej, jako nieustannego procesu rozwoju. To jest bardzo ciekawy fragment w adhortacji papieża. Bardzo często papież podkreśla słowo rozwój, proces, że to, co jest cenne, rozwija się. My mamy w naszej kulturze od samego początku, od zarania historii człowieka, takie jakby dwa nurty myślenia człowieka. Jedno myślenie jest bardziej magiczne, takie myślenie, które sugeruje, że mogą nastąpić szybkie zmiany. To jest taki pierwszy nurt myślenia w całej historii, poprzez magię, że ktoś jakiś znak wykona, jakiś rytuał i się szybko coś zmieni, magicznie. Komuś się nie powodzi w małżeństwie, ma jakieś trudności w małżeństwie, pojedzie gdzieś do jakiegoś jednego miejsca, będzie jakiś rytuał i nagle, magicznie, ten trud się skończy. Szybka zmiana, magia, jakieś zaklęcie, jakiś rytuał, nurt myślenia magicznego. To jest ta pierwsza linia. Niech tutaj ten jasny marmur symbolizuje tą linię. Nurt myślenia magicznego. Od początku aż po dzień dzisiejszy taka tendencja istnieje. Także w polityce przyjdzie nowy prezydent i wszystko zmieni. Magiczne myślenie. Żeby zmienić systemy polityczne, gospodarcze, potrzeba długiego procesu. A nawet próba szybkiej zmiany powoduje, takiej niecierpliwej zmiany, powoduje straszne rzeczy. Rewolucje naruszają systemy i niszczą, pozostawiając ruiny i nieszczęśliwe serca ludzkie. Nie? To jest to myślenie magiczne. W sporcie czasami takie myślenie się pojawia. Jakiś młody mężczyzna skoczy pół metra dalej niż inny, prawda? Szczuplutki mężczyzna, już poziom narodu, jego szczęścia się podnosi. Co to za myślenie? No pewnie szanujemy sport, ale żeby aż taki miał właściwości sport, żeby tak jaki miał wpływ na naród, myślenie szamańskie, myślenie magiczne. Tak samo może być w podejściu do rodziny. Gdzieś tam pojedziemy, czegoś dotkniemy i się wszystko zmieni. Ktoś był na rekolekcjach gdzieś ignacjańskich, które bardzo cenię, i mówi: o, po tych rekolekcjach wszystko się zmieniło. Nie wszystko. Co być może coś się zmieniło? Jest to myślenie magiczne.
To jest tylko 8 dni. To nie jest długo. Musiała być magia, żeby się wszystko zmieniło. Nie? To jest to myślenie magii. Ono tutaj się często lubi nadużywać pojęcie cudu. Oczywiście, że istnieją cuda. I Pan Bóg jest możliwy, ma taką możliwość, że może zrobić coś szybko. Z jakiegoś powodu może to zrobić. Ale można też nadużyć tego pojęcia tutaj. Pojęcia cudu. Takiej niecierpliwości. Szybko. Co nagle, to po diable. I to drugie myślenie, ta druga linia tego jasnego marmuru symbolizuje myślenie według procesu, który tutaj wymagana jest cierpliwość. Że rozwijamy się powoli. Się rodzi dziecko, potrzeba czasu, żeby je wychować. Potrzeba czasu, żeby rozwijać się w relacji, małżeństwie, rozwój. Powoli. Mistyka małych kroków. Radość, udało nam się zrobić mały krok do przodu. Boże, jak pięknie, jaki ładny krok. Zobacz, kochanie, jaki ładny krok zrobiliśmy dzisiaj do przodu. Małe kroki. To jest mistyka małej Teresy z Lisieux. Szacunek dla rozwoju. Dużej cierpliwości potrzeba, żeby tu być. Nie, żeby wychować dzieci, żeby przyjaźń się rozwijała, żeby powstały wielkie dzieła. To się dokonuje w procesie. Także nasze przyjaźnie rozwijają się w procesie, przyjaźnie w małżeństwie. Nawet wtedy nie. Bardzo mam takie wrażenie, możecie Państwo to poddać dyskusji, że nadużywa się tej magicznej linii. Że dzisiaj coś takiego się dzieje, być może ludzie są rozczarowani procesem, tą wielką cierpliwością, jaką potrzeba właśnie w wychowaniu dzieci, w rozwoju własnego małżeństwa, że często mają taką tendencję, że tu lubią przyjść. Tutaj lubią przyjść. O, i tutaj niech mi ksiądz powie, nie? Mam taki kryzys w małżeństwie. Co ja mam teraz zrobić? Jakąś prostą radę. No proszę pić więcej mleka rano. Dziękuję. No cudowna. Taka prosta. Proszę spróbować. Pomoże. Pomogło. Guzik pomogł. Człowiek potrafi udawać zmianę. Czyli ja potrafię udawać kota, psa, papugę. To co, ja nie mogę udawać dobrego męża? Aś. Tylko pytanie, jak długo? Kiedy na udawanie trzeba dużo energii. Baterie się szybko wyczerpują. Ale mam taką tendencję właśnie, że jest taka chęć tutaj, żeby tutaj za dużo być. Szybko. Być może właśnie to wynika, jak mówię, z rozczarowania tym długim procesem, nieznajomością procesu rozwoju i więzi, i wychowania. Szybko. I spróbujcie Państwo wypatrzyć w naszej kulturze, w rodzinach, w relacjach, takie właśnie elementy myślenia magicznego. Nadużywanie pojęcia cudu, często w chrześcijaństwie, czy nadużywanie pojęcia uzdrowienia. Bardzo częste dzisiaj, nie? Że gdzieś coś, jest jakieś nabożeństwo, uzdrowienie. Ludzie myślą, że to będzie szybko. Oczywiście, że Pan Bóg może zrobić szybko. Ja nie podważam tej linii. Natomiast można ją nadużyć. Natomiast normalnie uzdrowienie w chrześcijaństwie jest też długim procesem, tak jak uzdrowienie z ciała w dziedzinie somatycznej jest długim procesem leczenia. Oczywiście, że Pan Bóg uzdrawia, ale najczęściej, prawie zawsze, w długich procesach, powolnych procesach. A nie nagle, że ktoś jest chory, ma na przykład kryzys małżeński, na granicy rozwodu, jadą na jakąś mszę o uzdrowienie i myślą, że się wszystko zmieniło. Byłem świadkiem wielu rozwodów i rozpadów małżeństwa na skutek takiego myślenia o zmianie, szybkiej zmiany, jeżdżenie od miasta do miasta, szukanie lepszego magika, lepszego szamana, który ich uzdrowi. A dlaczego nie poszli na terapię małżeńską? Dobrą, długą, cierpliwą terapię małżeńską. Tylko tutaj. Dlatego też nadużywanie tego rejonu jest formą przemocy. To jest forma przemocy. Jak komuś wmawiam na przykład, że jakiś jeden gest, jeden pomysł uzdrowi wszystko, zmieni wszystko w małżeństwie, w rodzinie, w wychowaniu dzieci, to ja jestem człowiekiem przemocy. I tej przemocy trzeba powiedzieć stop. Tutaj mogę być niecierpliwy. Tu mogę podejść i powiedzieć, to nie jest w porządku. Proszę tego. Tu mogę być niecierpliwy. Bo to tutaj, nie, tutaj cierpliwość jest porażką. Tutaj trzeba po prostu wyjść i wrócić, przejść tutaj. Do procesu. I tutaj trzeba być cierpliwy. Ale wobec tego, takiego nadużycia pojęcia magii, szybkich zmian, wszystko idealizowania związków,
już wszystko, odtąd wszystko jest dobre, porozmawialiśmy, wszystko jest dobre. Ja mam prawo być niecierpliwy, bo to jest przemoc. To jest przemoc, bardzo niebezpieczna przemoc, być może w białych rękawiczkach. Kiedy ja wlokę swoją żonę czy męża na jakiś gdzieś tam, do jakiegoś magika, który ma teraz nagle wszystko zmienić, to jest to forma przemocy wobec tego męża czy żony. Najprawdopodobniej się nie zmieni. Oczywiście nie podważamy pojęcia cudu. To jest, nie jest albo, albo. Ale to jest absolutnie w dziedzinie Boga i mam wrażenie, że Bóg czyni to rzadko. Bóg nie stał się od razu dorosłym mężczyzną, tylko pozwolił sobie na cały proces rozwoju, wychowania prostego. Jak wrócił do Nazaretu, ludzie mówili, co tak się tutaj wygłupia, tak mówi. Przecież my go znamy. To jest Józef z Nazaretu. My go znamy, to jest ten syn tego Józefa, cieśli. Normalne dziecko. Pamiętali, jak go normalnie wzrastające dziecko, uczące się mówić, chodzić, zachował wszystkie etapy procesu wychowania, chociażby 12-letni Jezus. Przepiękna scena w świątyni, pokazująca trud procesu wychowania młodego chłopca, nastolatka. Dlatego wobec tego mamy obowiązek być niecierpliwi. Tutaj podejść i powiedzieć stop. To jest przemoc. Za dużo magii. Nie ma takiego czegoś. Nie wolno być cierpliwym, no bądźmy cierpliwi. Nie, to nie zmierza do dobrego. Nie ma prostych rozwiązań. Nie ma magii. Nie da się wszystkiego wyjaśnić jedną książką, jedną teorią, jednym nabożeństwem. Bóg błogosławi procesowi. Żeby nie być gołosłownym, stojąc tutaj na tej linii, chrześcijaństwo się opiera na procesie. Przeczytamy zdanie z adhortacji papieża. Punkt 134. Wszystko to, cały rozwój małżeństwa, rodziny, wszystko to odbywa się na drodze nieustannego rozwoju. Ta szczególna forma miłości, jaką jest małżeństwo, jest powołana do nieustannego dojrzewania, bo do niej musi zawsze stosować się to, co święty Tomasz z Akwinu mówi o miłości. Miłość ze względu na swój charakter nie ma nic takiego, co ograniczałoby jej rozwój. Ponieważ jest ona udziałem w nieskończonej miłości, którą jest Duch Święty. Ze strony podmiotu nie można określić kresu wzrastania w miłości, ponieważ za każdym razem, kiedy wzrasta miłość, tym bardziej wzrasta także zdolność do jeszcze większego rozwoju. Ale rozwoju, procesu rozwoju, powoli. Jeżeli to rzeczywiście ten rozwój jest przeniknięty poprzez sakrament, modlitwę, obecnością Ducha Świętego, on nie ma kresu. Nie można powiedzieć, tu zakończyliśmy rozwój, koniec, już wszystko osiągnęliśmy. Nie, nie ma. Nie ma nic takiego, co ograniczałoby jej rozwój, ponieważ jest ona udziałem nieskończonej miłości, którą jest Duch Święty. Więcej i więcej. Inaczej mówi papież, miłość nie rozwija się i naraża się na ryzyko i na śmierć. To, co się nie rozwija, umiera. Czyli zamkniemy roślinę, otoczymy ją drewnianą blachą, czy drzewo, ono uschnie po prostu. Nie rozwija się. Kochać kogoś, znaczy zgodzić się na nieustanny, powolny proces rozwoju. Powolny proces rozwoju. Znaczy kogoś kocham. To jest chrześcijanin. Bóg mnie kocha, pozwala mi na bardzo powolny rozwój. Nie jest niecierpliwy. Chociażby wobec takiego przemądrzałego poglądu, o którym mówiłem na początku, że tak łatwo wszystko zrozumieć, szczególnie księżą ludzi. Nie, Bóg to bardzo powoli zmienia poprzez kryzysy, aż się odwraca wszystko. Bóg jest bardzo cierpliwy tutaj. Tutaj jest niecierpliwy wobec tego. To plemię przewrotne żąda znaku. Oni chcą cudu ode mnie. Nadużywają pojęcia cudu. Zmuszają mnie do cudu, a nie do powolnego wzrostu. Ludzie oczywiście oczekiwali od niego. Myślenie magiczne było i dzisiaj, i wtedy obecne. Może wtedy jeszcze bardziej, kiedy nie było medycyny, kiedy nie było lecz szpitali. Nadużywano pojęcia cudu. Może nie mieli innego wyjścia. Ale dzisiaj? Dlatego tutaj mówimy stop. I zachęcamy ludzi do powolnego. To jest długi i niekończący się. Jeżeli mówię przyjacielowi, kocham ciebie, komuś małżeństwa, czy będziemy się nieustannie rozwijać i analizować cierpliwość tego wzrostu małymi krokami. Nie na, od dzisiaj będziesz wszystko dobrze. I pojechałem do tego sanktuarium, bo już wszystko jest dobrze. To jest magiczne myślenie. Co takiego jest? Jaki mały krok możemy zrobić dzisiaj do przodu? Jeżeli to zdanie też jest bardzo piękne, w tym
tej adhortacji. Czy to prawdziwe to jest zdanie? Ja ufam, że tak jest. I takie jest doświadczenie wielu przecież nas. Oprócz miłości, która jednoczy nas z Bogiem, miłość małżeńska jest największą przyjaźnią. Jest to związek, który ma wszystkie cechy dojrzałej przyjaźni. To jest istota miłości, największa forma miłości to jest przyjaźń z Bogiem i z człowiekiem. Dlatego małżeństwo jest największą przyjaźnią. Ale oczywiście nie magicznie pojętą, że się spotyka dwóch ludzi na początku i mają wrażenie, że wszystko potrafią tutaj. Spotykam kochaną żonę, tutaj Ania stoi, Ania moja, no my mistrzowie się spotkali w wieku 24 lat, kochanie, no widzisz, patrz jaki ty, ja jestem świetny, popatrz, tutaj Adam Małysz w miłości skacze najdalej, tutaj, proszę, tylko ze mną, tylko ja mówię do żony, rozpoczynamy długi proces uczenia się, jeżeli mówię, że już jestem doskonały, już, to jestem magiczny. To jest myślenie magiczne, infantylne, które doprowadzi do kryzysu, bo się szybko okaże, że nie potrafię, więc oskarżę żonę, że to przez nią, nie przeze mnie, przez ja potrafię. To co ja nie potrafię, Jasiu fasola, a to ona jest winna. Ona myśli podobnie, więc zaczyna się kłopot. I stoją w miejscu. Zamiast przejść tam, jesteśmy na początku drogi, ledwo chodzimy w tej przyjaźni. Teraz się będziemy uczyć. Kocham Ciebie, to znaczy pozwalam, pozwól mi, żebym ja się przy Tobie uczył tej miłości, przyjaźni. A ja Ciebie kocham, znaczy pozwalam Tobie uczyć się przyjaźni. Będziemy się uczyć, rozmawiać o tym tu, małymi krokami. Jak będziemy mieli jakiś kłopot, porozmawiamy z kimś innym. Nasze poradni małżeńskie w Opolu często przychodzą ludzie za późno. Już po prostu wypalony do końca. Tyle agresji, tyle urazów, latami. I teraz przychodzą już na granicę rozwodu, kiedy myślą już o rozwodzie, i mówią do tej biednej terapeutki, która tam siedzi, w myśleniu magicznym, no proszę Panią, my już jesteśmy właściwie zdecydowani na rozwód, ale może coś Pani jeszcze dla nas zrobi. Czyli wciągają ją w myślenie magiczne. Co ta terapeutka ma zrobić? Co ma powiedzieć? Robcie tam przysiady, nie? Niech Pan przytuli do żony i powie, przebaczam Ci. Przecież to się nie da. To jest nierealne. Magiczne myślenie. Czyli znowu wciągają tą biedną terapeutkę w myślenie magiczne. Myśmy byli na terapii, nic nam nie pomogło. Oczywiście, że nie pomogła. Dlaczego Państwo nie przyszliście na terapię, gdy byliście młodym małżeństwem? Gdy były pierwsze jakieś niejasności? A po co? Wtedy byśmy sobie jeszcze jakoś radzili. Terapia małżeńska jest dla ludzi, którzy sobie radzą. Tylko po to, żeby sobie radzili lepiej. A nie wtedy, kiedy się wszystko wypaliło. Wtedy tylko wchodzi magiczne myślenie. Najczęściej do terapii małżeńskiej przychodzą ludzie, kiedy się już nic nie da zrobić. Tylko cud mógłby im pomóc. A dlaczego nie pójść wcześniej do jakiegoś dobrego terapeuty rodzinnego, małżeństwa? Co zrobić, aby nasza więź się rozwijała, żeby zrobić następny krok? Czy na przykład spotkanie dialogów małżeńskich? Przepiękne, gdzie się rzeczywiście wprowadza jakiś nowy element, umiejętność lepszego słuchania, wyrażania uczuć. To jest doskonały. Doskonała szkoła. Ja chcę się rozwijać, nie chcę stać w miejscu. Tak samo jest też w przyjaźniach nie małżeńskich. Co zrobić, żeby ta przyjaźń była głębsza? Obowiązkiem moim reflektować to. Jaki mogę zrobić jeszcze krok do przodu? W całej swojej pokorze, wzrostu, wzrastania. I tutaj potrzeba olbrzymiej cierpliwości. Tym bardziej, że nie wiemy, jaki jest kres. Jeżeli ulegam myśleniu magicznemu, nie, że ja, mając 24 lata czy 30 lat, jestem najwybitniejszym mężczyzną świata, no to jest magia. To jest nierealne. To jest powodem wtedy innych form przemocy wobec żony, wobec dzieci, narcyzmu. Nie, nie jestem. Nie jestem jako ksiądz, jako mąż, jako żona. Muszę się uczyć. Pomóż mi w tym. Pokaż mi, znaczy pomóż mi w tym, żebym zobaczył, czego mi brakuje. Powiedz mi szczerze, co takiego jest we mnie, co ci przeszkadza w tej relacji. To musi być w pakiecie związku. Od początku. Zgoda na to, że ta druga osoba mi powie, co takiego jest we mnie, co utrudnia ten związek. A ja jej powiem, co takiego jest w niej, że utrudnia ten związek. Tego nie ma. Jest to myślenie magiczne. Ukryte myślenie magiczne. I tutaj trzeba protestować. Każdy związek tego potrzebuje. Żeby się rozwijać, potrzeba też trenerów. Oczywiście, że można się samemu nauczyć pływać, czy grać w tenisa, czy języka angielskiego, ale jeżeli mamy kogoś obok, kto nam towarzyszy, w tym procesie robimy to lepiej, głębiej, dojrzalniej, zatrzymujemy się w rozwoju, idziemy ciągle dalej, 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 małymi krokami rozwoju. To jest taki zawężony
przykład, kiedy mogę być cierpliwy i żeby zrozumieć, kiedy mogę być niecierpliwy i cierpliwy. Wobec tej drogi jestem bardzo niecierpliwy. Tak jak Pan Jezus, to plemię przewrotne, ile to jest agresji, dobrej agresji, żąda znaku, magii. Żaden znak nie będzie mój, tylko znak Jonasza. Jonasza, czyli znak procesu, powolnego procesu, nawrócenia, przemiany, drogi. Znak Chrystusa, który idzie całą drogę od dziecka, od niemowlęcia, szanuje wszystkie etapy procesu, dialogu, tak jak rozmawia z Samarytanką. Tam nie ma nic cudownego. W tym sensie no, cudowny jest ten proces. Największym cudem jest to, żeby wytrwać w procesie pogłębiania przyjaźni, więzi, powolnym tej cierpliwości, uczenia się tej więzi. To jest największy cud. Wytrwać w tej relacji. Zachęcam, drodzy Państwo, do tego, co powiedziałam bardzo ogólnie, żeby zobaczyć, które myślenie mi jest bliższe. Kiedy się, nikt z nas nie jest wolny od tych dwóch dróg. Często nieświadomie wchodzimy w takie myślenie magiczne, uciekające od trudu i pokory, wzrostu, procesu. Chrześcijaństwo opiera się na tym. To jest miejsce chrześcijaństwa. W całej symbolice stworzenia świata, te symboliczne dni, które w tej poezji opisu są opisem procesu. Cały Stary Testament, to cierpliwość, zmiany teologii Starego Testamentu od Boga, który jest daleki, karzący, odrzucający, mszczący się, aż do Boga, który przytula do swojego policzka. To jest wielka cierpliwość w Boga, to jest proces. Nie można nagle zmienić komuś obraz Boga. To jest też długa droga. Często wiemy o tym jako kierownicy duchowi czy w psychoterapii. Lata pracy. Że ktoś ulega myśleniu magicznemu, proszę to zmienić, proszę tak nie myśleć. No, to jest po prostu koniec, to jest przemoc. Przychodzi mężczyzna do księdza i mówi, że ma problemy na przykład z internetem. Nie ogląda rzeczy niewłaściwe, destrukcyjne w internecie. I to jest głęboko uzależnione od tej kwestii. I ksiądz mu mówi, proszę pana, proszę tego nie robić. Do następnej spowiedzi tego nie robić, bo ja panu nie dam rozruszenia. Stosuje przemoc. Ksiądz wobec tego człowieka. On nie jest w stanie tego zrobić. On to zrobi, kiedy rozpocznie powolny proces. Cierpliwy, wobec takiego księdza muszę podejść i powiedzieć, proszę księdza, ksiądz nie będzie spowiadał w tej katedrze. Bo ksiądz stosuje przemoc. Żąda rzeczy niemożliwych. Nie da się zmienić. Proszę wszystko zmienić w swoim małżeństwie. Nie da się zmienić. Można tylko i wyłącznie zachęcić do cierpliwego, niecierpliwie zachęcić do cierpliwego wzrostu. Niecierpliwie, stop. Głupie myślenie, nie ma żadnej magii. A jak może, jak sobie założę, jak ten ksiądz mówi do tego pana, a proszę sobie założyć jakąś blokadę na ten komputer, jakiś taki, proszę księdza, mówię, ja jestem informatykiem, ja te blokady umiem zdejmować. Bo to wszystko są poglądy magiczne. Chciałbym jeszcze to myślenie o procesie pogłębić później w naszych następnych konferencjach do jeszcze bardziej wąskich elementów procesu. Mówiąc już o cierpliwości, żeby to nie pozostało na płaszczyźnie bardzo ogólnej, to zawężę ten proces, cierpliwość procesu do bardzo już konkretnych umiejętności budowania więzi, relacji z Bogiem i z człowiekiem i sobą samym. Tu chciałbym powiedzieć tylko na koniec, przed przerwą, do tego jeszcze nawiążę w drugiej, następnej konferencji, że w tym procesie budowania więzi, w tej przyjaźni budowania więzi, powolnym i cierpliwym, jedną z najbardziej elementarnych rzeczy jest umiejętność, wzajemna umiejętność karmienia egzystencjalnych potrzeb. Egzystencjalnych potrzeb. Nazywamy to czasami potrzebami chlebowymi. Co to są te egzystencjalne potrzeby? Potrzeby chlebowe. To są takie potrzeby, które człowiek musi mieć, żeby się rozwijać. Tak jak jedzenie i spanie. Czy odpoczynek. To musi być wypełnione, żeby się człowiek rozwijał. Natomiast istnieje tych potrzeb egzystencjalnych dużo więcej. Są bardzo subtelne. Często nie są brane pod uwagę jako potrzeba egzystencjalna. I wydaje się, że można w drugim człowieku, w mężu i żonie tej potrzeby nie karmić i związek będzie istniał. Wchodzimy tu, wracamy do myślenia magicznego. Bo to jest magia. Jeżeli się komuś nie da jeść, ten człowiek umrze. Po prostu, jeżeli nie da mu się pić, odwodni organizm i umrze. Nie ma, Panie, zmiłuj się. Musiał być cud, żeby nie umarł.
proszę nie próbować takich cudów na małżonku. Znaczy, mąż czy żona zamyka na kłódkę lodówkę, stosuje przemoc. Trzeba jeść i pić. Nie można budzić kogoś w nocy niepotrzebnie. Są potrzeby chlebowe, egzystencjalne. I tych potrzeb chlebowych, egzystencjalnych jest o wiele więcej, które muszą być wzajemnie karmione. Cierpliwość w relacji wyraża się także w tym, że ja wiem, jakie są to potrzeby. I umiejętnie, bardzo powoli, małymi krokami przyjmuję i daję w tych potrzebach chlebowych, potrzebach egzystencjalnych. Do tych potrzeb egzystencjalnych przejdę w następnej konferencji, powiem, jakie to są potrzeby. Zachęcam też do refleksji nad tym, jakie to są potrzeby oprócz jedzenia i picia. Jest tych potrzeb bardzo wielu. Mam wrażenie, że często powodem kryzysu w małżeństwie słusznych jest to, że wiele z tych potrzeb chlebowych, egzystencjalnych nie jest karmionych. Nawet ludzie się dziwią, że to jest ta potrzeba. Że to jest ta potrzeba. Że to nie jest potrzeba luksusowa, która nie musi być spełniona. Bo są potrzeby, które nie muszą być spełnione. Tak jak potrzeba spędzenia wakacji gdzieś w jakimś konkretnym miejscu. No nie musi być to konkretne miejsce, może być inne. Ale są potrzeby, które muszą być spełnione. Jeśli nie są spełnione, niecierpliwość wtedy. To jest przemoc. Na przykład potrzeba pochwalenia kogoś. Do tych potrzeb jeszcze przejdę na następnej konferencji. Ale dotknijmy jedną taką bardziej subtelną. Potrzeba pochwalenia drugiego człowieka. Potrzeba troski o jego dobre imię. Jeżeli mówię komuś, kocham ciebie, jesteś moim przyjacielem, moją żoną, moim mężem, moją przyjaciółką, przyjacielem, to znaczy zobowiązuję się w tej relacji do karmienia także potrzeby dobrego imienia. Twojego dobrego imienia. To znaczy, która się realizuje między innymi przez drobne, realne, konkretne pochwały tego człowieka. Pamiętam kiedyś na takim spotkaniu małżeńskim z takiej zaprzyjaźnionej mojej wspólnoty małżeństw, której towarzyszę od wielu lat. Jeszcze byli studenci, gdy ich poznałem, teraz to są ludzie już po 40. Mają dzieci już dorastające, nastolatki, często spędzamy razem czas. I odpoczywamy, i rekolekcje wspólne, i prywatnie się spotykamy. Było takie spotkanie, byliśmy razem nad morzem, siedzimy razem i nagle jedna z tych pań, żona, mówi o swoim mężu. Mój mąż wstaje codziennie rano wcześniej, jeszcze kiedy my śpimy, i modli się w intencji całej rodziny. Powiedziała to publicznie. Znaczy w tej wspólnocie oczywiście. To była bardzo piękna, dowartościowująca swojego męża informacja. Pochwaliła swojego męża za konkretną rzecz, że wstaje rano troszkę wcześniej, kilka minut wcześniej, przed wszystkimi klęka i modli się za swoją rodzinę. Publicznie pochwaliła, w tej wspólnocie pochwaliła swojego męża. Zadbała o jego dobre imię. Podała konkret, co to takiego jest i konkretnie. Bardzo piękny przykład, wzruszający przykład troski o dobre imię swojego męża czy swojej własnej żony. I to nie jest potrzeba luksusowa. To nie jest luksus. Człowiek niechwalony gaśnie. Człowiek, który nie ma dobrego imienia, który się nie rodzi magicznie. Nie, że raz mi ktoś powiedział, mamusia powiedziała, Krzysiu, jesteś najwspanialszym facetem świata. Dziękuję, mamusiu. I tak idę sobie przez ten świat, bo to byłaby magia. Ja potrzebuję powolnego pokarmu, żeby to mi ludzie mówili powoli. Moja żona, mój mąż, cenię cię za to. Podobało mi się to zdanie, które wczoraj powiedziałeś. Podobało mi się to, jak rozmawiałeś z synem. Ucieszyłam się, gdy mi kupiłeś kwiaty wczoraj. To były bardzo piękne kwiaty, dziękuję ci. Konkret, nie ogólnie, a mój mąż, to jest najlepszy facet na świecie. No daj Boże. Nie, w jaki sposób to stwierdziła? Nie wiem, czy poznała wszystkich facetów na świecie. Nierealne. Nie da się tego zjeść. To jest nie do zjedzenia informacji. A ksiądz to jest najlepszy ksiądz świata. Co ja mam z tym zrobić? Do lodówki włożyć i czekać na lepsze czasy. To się nie da zjeść. To jest niekonkretne. Konkret. I to jest potrzeba chlebowa. I to jest, tak jak mówi jeden z najsłynniejszych terapeutów małżeńskich, delikatnie często musi być karmiona. Delikatnie, nie za dużymi porcjami. Tak jak zachowanie ogrodnika wobec kwiatu. Drobne, częste gesty. Ale drobne, częste gesty. Wtedy to jest chleb powszedni. Chleba naszego powszedniego, każdego dnia. To nie może być raz na rok. Kiedyś w terapii małżeńskiej mąż mówi do żony, od 3 lat nie powiedziałaś nic dobrego o mnie. A ona mówi, to też nie. Czyli to jest forma przemocy. Nie zaspokojenie potrzeby chlebowej w rozwoju. To jest forma przemocy. Ponieważ nie będzie rozwoju bez dobrego imienia. To nie jest dodatek.
potrzebę dobrego imienia, potrzebę pochwały zaliczamy do potrzeb chlebowych, które muszą być, tak jak jedzenie i spanie, i woda, i picie. Po prostu człowiek gaśnie niechwalony. Nie rozwija się dobrze. Poczucie własnej wartości jest podstawą rozwoju. Jeżeli mówię komuś, kocham Ciebie, jesteś moim przyjacielem, to znaczy zobowiązuje się także do karmienia tej, oczywiście jednej z wielu, podałem to jako przykład, bardziej kontrowersyjnej potrzeby chlebowej, karmienia tej potrzeby, cierpliwe, nie dużymi dawkami. Nie zaprasza się żony na obiad raz na dwa lata. Masz żonę, teraz cztery obiady zjedz, nadrób straty, bo się pozwymiotuje. Dostanie skrętu kiszek. Tylko się karmi dziennie. Śniadanko, drugie śniadanko, obiadek, kawka, kolacyjka. Małe ilości, a często. Tak samo jest w tej potrzebie. Nie, że ja żonę pochwalę raz na co 10 lat na jubileusz małżeństwa. Mam wspaniałą żonę, cudowna kobieta. Bogu niech będą dzięki. Tedeum laudamus. A ona po drodze mi umrze. Do trupa mówię. Ona już nie żyje. Ona już jest wygłodzona. Albo szuka gdzie indziej. Oczywiście. Są dwie możliwości. Albo się szuka tego jedzenia poza domem wtedy. Albo się umiera we własnym domu. Co jest lepsze? Nie wiem. Poddaję do dyskusji. Czy umrzeć z głodu w własnym domu, czy szukać jedzenia poza domem. Co grozi różnymi dziwnymi rzeczami. Więc jest to potrzeba chlebowa. Tutaj trzeba dużej cierpliwości, bo właśnie powolno. I nie robienia tego jest formą przemocy. Jeżeli mąż nie chwali swojej żony często, konkretnie, drobnymi, konkretnie, jak jedzenie musi być, ziemniaczek, buraczki, kawałek mięsa, nie ma ogólnego jedzenia. To. Konkret. To się musi dać zjeść. Nie za dużo, nie za mało. Świeże. Musi być świeże. Nie, a wiesz, jak byłaś dzieckiem? Świeże. Dzisiaj coś jest. No. Świeże. Nie tam, gdzieś z konserwy ciągle wyjmuje. A jak byliśmy młodzi, pamiętasz? Zostawmy konserwę na czas wojny. Dzisiaj jest jedzenie świeże. Co ci dzisiaj w tobie podoba? I to jest obowiązek. Tu trzeba być bardzo cierpliwym. Jeżeli ktoś tego nie robi, jest to forma przemocy. Związek gaśnie wtedy. Nie rozwija się. Staje w miejscu. Tak jak człowiek, który nie je, słabnie. Człowiek, który nie pije, słabnie. Na czym polega też jakaś duża trudność i myślę błąd, co widać często w terapii małżeńskiej, że mścimy się na sobie, odmawiając potrzeb chlebowych. Nie, przyjaciel mnie gdzieś tam uraził, coś powiedział i ja się mszczę na nim, odmawiając mu potrzeb chlebowych. Na przykład pochwały. No to ja ci już nie będę chwalił. Dlaczego pani nie chwali męża? Bo on mnie też nie chwali. No i co się dzieje wtedy, nie? Ja nie chwalę przyjaciela. On się na mnie obraża i mnie też nie chwali. Obydwoje się coraz bardziej gudzimy. Rodzi się słuszna agresja, ponieważ przemoc rodzi agresję. Nie? To, że mnie przyjaciel nie chwali, nie znaczy, że ja go mam nie chwalić. Ponieważ on nie mogę mu odmówić potrzeb chlebowych. Jeżeli on mnie nie chwali, mogę go zapytać, dlaczego mnie nie chwalisz? Co się stało? Skąd ta przemoc? Mogę to omówić, ale ja nie mogę mu odmówić. Nie można karać męża czy żony, odmawiając jedzenia. Ja się mogę na kogoś gniewać, ja mogę mieć do niego żal o coś, o jakieś zdanie. Słuchaj, złości mnie to, co powiedziałaś wczoraj na przyjęciu u naszej kuzynki, ale nie wolno karać jedzeniem. Także jedzeniem pochwały, bo to rodzi dodatkowy konflikt, pogłębia agresję i pogłębia ból i krzywdę. To jest przemoc. Bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ważny moment tej cierpliwości w budowaniu więzi, że nie odmawiamy sobie także jako kary, jako zemsty potrzeb chlebowych. Do tych innych potrzeb jeszcze przejdę w następnej konferencji. To jest tylko jako przykład, zachętę do przyjścia na drugą konferencję. Są bardzo subtelne te potrzeby chlebowe. I cierpliwość też polega na tym w relacji i z Bogiem, i z człowiekiem, że i Bóg, i człowiek powinien karmi w sposób bardzo cierpliwy, drobny, częsty właśnie te potrzeby egzystencjalne, chlebowe, nie tylko jedzenia i picia, ale też na przykład jako wstępny przykład podana przeze mnie potrzeba troski o dobre imię, o to, żeby kogoś, kogo kocham konkretnie, często pochwalić i przyjąć pochwały. Dziękuję, bardzo ci miło, że to mówisz, przyjmuję, potrzebuję, ja tego potrzebuję, to jest potrzeba, to nie jest dodatek, to nie jest luksus i dlatego tutaj mogę być niecierpliwy. Jeżeli ktoś tego nie robi, mam prawo być niecierpliwy, ponieważ to zatrzymuje rozwój. I wystarczy nie karmić jedną potrzebę chlebową, żeby związek słabł. Bo one muszą być spełnione. To, że nie pojedziemy na wakacje na Karaiby, przeżyjemy. To nie jest potrzeba chlebowa. Czy że dzisiaj nie pojadę sobie na narty, przeżyję. Nie muszę jechać na narty dzisiaj, żeby żyć. Ale jeżeli nie będę jadł i pił,
nie przeżyje długo. Zaczyna się powoli gaśnięcie życia, gaśnięcie związku. Te potrzeby chlebowe karmi także Bóg, potrzeby pochwały, tylko karmi to w drobnych ilościach. Można tego nie zauważyć. Tak jak podchodzi do niego Natanael, który nie miał w sobie ducha pochwały, mówi, co może być dobrego z Nazaretu, a Jezus mówi, patrzcie, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Widziałem cię wczoraj, coś widział, nawiązał do czegoś, co zobaczył wczoraj w życiu Natanaela. Natanael wiedział, o co chodzi. Pochwalił go za jakiś konkret. Nie, zaczął od komplementu, od pochwały. Dobrze wiecie Państwo, że do zasad dobrej kultury należy to, żeby rozpocząć spotkanie zawsze od komplementu. To nie jest głupi pomysł, jeżeli komplement jest prawdziwy. Jeżeli się mówi łysemu, że ma ładne włosy, no to nie jest komplement, tylko po prostu kłamstwo, przemoc. Ale to zaczynanie od komplementu, od pochwały kogoś, jest cechą dojrzałych, wielkich, kulturalnych ludzi. I nie jest to dodatek do życia. Dlatego tak bym, drodzy Państwo, rozpoczął to zawężenie tego tematu cierpliwości i niecierpliwości do tego konkretu, który bym nazwał na tym etapie tego wykładu umiejętność cierpliwego, powolnego, uważnego karmienia w osobie, której kocham, potrzeb egzystencjalnych, potrzeb chlebowych, które muszą być spełnione. Jest ich bardzo dużo. Ciekaw jestem, jakie byście Państwo wymienili. Właśnie być może rozpoczniemy następny wykład od takiego poszukiwania, które byście Państwo potrzeby zaliczyli do potrzeb chlebowych, które muszą być spełnione. Ich niespełnienie jest przemocą, krzywdą i nie wolno ich zabierać jako kary, a które nie są i nie muszą być spełnione.